Czy to jest piła najlepsza, jaką możecie kupić na rynku? Zdecydowanie nie. Gdybym był projektantem, to myślę, że bym to zmienił. I teraz porozmawiajmy sobie jeszcze o takich rzeczach, które mi się w tej pile nie podobają. Robienie recenzji zaraz, świeżo po zakupie nie ma najmniejszego sensu. Nikogo nie interesuje piękna instrukcja, piękne pudełko. Wszystkich interesuje dany sprzęt, jak ten sprzęt jest użyteczny teraz, jak za rok, jak za dwa. I myślę, że właśnie po takim okresie czasu można śmiało zrobić recenzję, pokazać dobre strony, pokazać gorsze strony. Akurat tak się składa, że moja piła formatowa jest ze mną już równe 2 lata, więc czas na podsumowanie. Oprócz właśnie dobrych cech, troszeczkę słabszych cech, pokażę Wam również, ile ta cała impreza kosztowała. Zapraszam do oglądania. Był rok 2018, wiedziałem, że będę potrzebował piłę formatową. Pojechałem do salonu firmy Felder na dni otwarte w celu zakupienia piły K3 Winner. Jak widzicie, nie kupiłem K3 Winner, wyjechałem wtedy z salonu z zupełnie inną piłą. Właśnie tą, czyli K890S. Można nawet powiedzieć, że z nią nie wyjechałem z tego względu, że właśnie wtedy, czyli w 2018 roku, równo rok wcześniej przed odebraniem tej piły, przed dostarczeniem tej piły tutaj do mnie, do warsztatu, dokonałem zamówienia tej piły jeszcze po, mi się wydaje, że bardzo korzystnej cenie, nawet w stosunku do tego przyszłego roku. Więc już na tym etapie można powiedzieć, że opłacało się zamówić wcześniej, nawet z odbiorem późniejszym. Ja sam wyznaczyłem datę odbioru, było to rok później. Dlaczego to tak było? Ponieważ jeszcze w ogóle ten budynek nie stał, dopiero był w trakcie wręcz projektowania, dopinania ostatnich rzeczy, więc musiałem mieć ten bufor czasowy, żeby wszystko tutaj dopiąć z mojej strony, żeby było miejsce na postawienie piły. I mogę Wam od razu powiedzieć, dlaczego nie zdecydowałem się na piłę Hammer K3 Winner. Wiedziałem, że sprzęt, który będę brał w leasing i pomimo nominalnej jakiejś tam różnicy cenie między K3 Winner a Felderem, to i w momencie, kiedy wszystko się rozbiło na raty, okazało się, że różnica w racie jest no, drobna, tak? Nie jest duża, a jednak komfort pracy zakładałem, że będzie dużo wyższy na pile większego gabarytu, dlatego też zdecydowałem się na ten moment, na ten model. W tym momencie, kiedy zamawiałem tą piłę, dodatkowo konkretnie na ten model był jeszcze jakiś tam rabat, z tego co pamiętam, ponieważ model K890S bo myślę, że już nie ma go dostępnego, są w tym momencie troszeczkę inne modele. Był to model, który był przeznaczony typowo na rynek polski z pewnymi cechami, które miała tylko i wyłącznie ta piła formatowa. W tym momencie macie do dostępu model K900 i 940S. Mówimy o tych wyższych takich modelach Feldera. Oczywiście później macie jeszcze do wyboru format 4 ponad standard, który był na wyposażeniu tej piły formatowej. Dodatkowo domówiłem włącznik z stołu formatowego, czyli mamy włącznik i wyłącznik, który jest przymontowany tutaj na stole formatowym w tym oto miejscu. Czy jest to potrzebne? Uważam, że tak. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem piły formatowej, takiej czy innej, czy jakiejkolwiek, musicie mieć tą opcję. Pierwsza sprawa to jest wygoda, druga sprawa to jest bezpieczeństwo. W tym momencie, jak piła jest pusta, nic na niej nie ma, włączenie piły jest bardzo proste. Możemy sobie tutaj kliknąć, zielony przycisk, piła działa. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że macie tutaj bardzo dużą płytę, duży blat i musicie się gdzieś tam schylać, nurkować, żeby włączyć Waszą piłę. Całkowicie bez sensu. Tutaj ten włącznik w stole formatowym załatwia sprawę. Nie schylamy się, jest na dobrej wysokości. Bajk. Drugą rzeczą, którą domówiłem, jest wskaźnik taki cyfrowy, który jest tutaj przy przykładnicy równoległej. Niejednokrotnie uratowało to tyłek, ułatwia to pracę, przyspiesza pracę. Oprócz takiej po prostu zwykłej cechy, że pokazuje Wam, na jaką szerokość będziecie ciąć, możecie też go tarować.
Więc możecie na przykład ciąć o jakąś tam odległość dłuższe elementy. Chcecie o 10 cm, zaznaczacie, starujecie 10 cm więcej i macie pewność bez mierzenia, że to będzie dokładnie 10 cm. Dodatkowo posiada on mikroregulację z dokładnością do 0,1 mm z taką śrubą, więc możecie sobie korygować jeszcze waszą szerokość cięcia. Fajna rzecz, nie najtańsza, nie wiem jak to w tym momencie, ile to w tym momencie kosztuje, ale również warto. Sercem piły formatowej jest oczywiście silnik. W tej pile występuje silnik 7, znaczy występuje. Jest silnik 7,5 kW. Dodatkowo osobny silnik na sam podcinak 1,1, z tego co pamiętam. I te wartości to jest naprawdę tyle, ile potrzeba. Więcej wam nie potrzeba. Nigdy nie było sytuacji, że piła się zatrzymała, nawet jak rozcinałem jakiś bardzo twardy materiał, gruby materiał, gdzieś tam pokrzywiony, ona i tak dawała sobie radę, idzie jak przecinak i brak mocy naprawdę nie jest moim zmartwieniem. Wydaje mi się, że o innych takich cechach typowo technicznych nie ma sensu opowiadać, bo wszystkie parametry można znaleźć sobie w internecie, jeśli ktoś jest zainteresowany. U mnie jeszcze, z tego co mogę powiedzieć, wózek to jest 3,2 metra. I tutaj rzeczywiście można się zatrzymać, bo chciałbym wam coś doradzić. Jeśli planujecie zakup piły formatowej i macie miejsce, to polecam wam właśnie kupić taki wózek, czyli 3,2, czyli taki standard. Albo jeśli macie miejsce, to nawet dłuższy. Raczej nie kupujcie mniejszych. Pierwsza sprawa, że wydaje się wam, że nie będziecie ciąć dłuższych elementów niż na przykład 2 metry, bo w tym momencie robicie karmniki, tak? Ale to jest zakup na lata i teraz nie. Ale na przykład za pół roku, za rok może się okazać, że potrzebujecie robić altanki i już potrzebujecie dużo miejsca na cięcie, a w tym momencie sam wózek będzie was ograniczać. Wymieniać wózek bez sensu, tego się raczej nie robi. Kupuje się po prostu piłę z większym wózkiem, więc tak jak mówię, jeśli macie tylko i wyłącznie miejsce na to, polecam kupić sobie maksymalnie duży wózek, na jaki możecie sobie pozwolić. Dodatkowy argument za tym, żeby kupować właśnie dość długie wózki, czyli standardowo 3,2 lub większe, jest to, że później przy ewentualnym odsprzedaży waszej piły, przede wszystkim ludzie patrzą się właśnie na tego typu piły z takim wózkiem. Jeśli macie krótszy, prawdopodobnie i tak sprzedacie, tak? Bo w tym momencie jest taki okres, że co nie będzie, to i tak sprzedacie, i tak od ręki sprzedacie. Ale jednakowoż za dłuższy wózek będziecie mogli uzyskać większą cenę z tego względu, że ludzie, którzy pracują przy płycie, przede wszystkim właśnie oczekują takiej długości wózka. I może porozmawiajmy sobie o dobrych i bardzo dobrych rzeczach, cechach, które charakteryzują tą piłę. Przede wszystkim wózek X-Roll. 10 lat gwarancji. Minęły 2 lata, tak? Więc ciężko powiedzieć, co będzie za 5 lat, za 6 lat, ale póki co on działa, pracuje tak jak nowy. Na to, co on już przewiózł, przedźwigał, naprawdę działa jak nowy. Nie ma tutaj żadnych symptomów jakiegoś zużywania się, więc to jest na pewno dobra rzecz. Pracuje i przesuwa się gładko, bez oporów. Nawet jeśli położy się na nim coś ciężkiego, również daje sobie radę, jest ok. Wiem, że dużo osób narzeka na jakość przykładnicy równoległej w innych piłach. Tutaj od samego początku również nie było jakichś problemów. Wszystko do tej pory działa ok. W momencie, kiedy jest zwolniona tutaj ta blokada, to całość można naprawdę przesuwać jednym palcem bez żadnych oporów. Jeśli tylko i wyłącznie ją zblokujecie, no to się już jej nie przesunie ani w jedną, ani w drugą stronę. Jest ona sztywna. Nawet jeśli właśnie przecinacie coś,
coś ciężkiego, coś grubego, coś co pręży, to i tak ona nie ma jakiejś tam tendencji do wyginania się. Jak sobie zaznaczycie, tak macie, tak ucinacie. Jeśli chcecie, żeby wasze cięcie było super dokładne, tak jak mówię, nawet do dziesiątek milimetra, od tego jest ten wskaźnik, który naprawdę robi robotę. A żeby jeszcze nie być gołosłownym, no to tak jak wam pokazywałem, jednym palcem przesuwacie bez problemu. Teraz zwróćcie uwagę, skupcie się tutaj na wyświetlaczu. Wystarczy, że go stukniecie i po prostu przesuwa się wam nawet o te dziesiątki milimetra. Tutaj macie jeszcze dodatkowo mikroregulację z drugiej strony, ale to już widzieliście u mnie na filmach, nie będziemy się nad tym skupiać. Teraz mamy ją zwolnioną, ale jeśli ją zablokujemy, czyli tak jak teraz, patrzcie się tutaj na wyświetlacz. Ja się mogę zaprzeć całym ciężarem swojego ciała, a i tak nawet się nie przesunie to ani w jedną, ani w drugą stronę, nawet o dziesiątki milimetrów. Odblokowujemy i znowu przesuwamy jednym palcem. Wygoda i naprawdę precyzja, trzeba to przyznać. I to mówimy o pile, która jest intensywnie wykorzystywana w firmie przez 2 lata. Nie jest oszczędzana, różne rzeczy się tutaj działo, nieraz gdzieś materiał odszczelił. No, to jest po prostu praca, tak? To nie jest muzeum. Tu się na tym pracuje, a jak widać, wszystko działa tak, jak ma działać. Kolejna rzecz, również bardzo istotna, to jest komfort i precyzja cięcia i tempo cięcia. I tutaj ważnym elementem jest przykładnica prostopada. Ja sobie ją zwolnię, żeby wam pokazać od samego początku. Teraz mamy ją zwolnioną. Można ją przesunąć w jedną, w drugą stronę, oczywiście ustawić kąt, ale zakładamy, że chcemy ciąć dokładnie pod kątem prostym, więc blokujemy ją w odpowiedniej pozycji, czyli tak jak teraz. I oczywiście nie patrząc się na metrówkę, bo tutaj mamy skalę, która ma dobrze działać, ustawiamy sobie na, załóżmy, 50 cm. Mamy równe 50 cm. Może trochę niewygodnie mi, ale wam pokażę tak na szybko, żebyście wiedzieli. Mamy 50 cm. I teraz ja sobie jeszcze raz tutaj włożę w statyw. Chcę to zrobić na jednym nagraniu, żebyście nie mówili, że coś kombinuję. Biorę sobie jakiś dowolny fragment, w tym momencie to jest akurat płyta stolarska. Włączymy piłę. Ok, ucięliśmy. I teraz, cóż, mierzymy. Cóż się stało? 50. Proszę bardzo. Nic nie mierzymy, nic nie kalibrujemy i nic nie kalibrowaliśmy od 2 lat. Dalej jak ustawimy sobie 50, jest 50, ustawić 75,5, to tniecie na 75,5. To jest coś, czego nie sprawdzacie, to działa i myślę, że jeszcze jakiś czas podziała. Jeśli jednak chcielibyście sobie założyć na przykład grubszą tarczę albo jakąś slim, jakąś taką naprawdę cienką, możecie oczywiście wyregulować sobie w tym miejscu. Już wam pokazuję. Tutaj jest imbusik, odkręcacie i możecie delikatnie sobie przesunąć tą skalę. Ja tego w sumie nie robię, bo nie potrzebuję. Używam wszystkich pił mniej więcej tej samej grubości, więc dla mnie to nie jest potrzebne, ale gdybyście chcieli, to można. I teraz porozmawiajmy sobie jeszcze o takich rzeczach, które mi się w tej pile nie podobają. To są jakieś takie cechy, co... Gdybym był projektantem, to myślę, że bym to zmienił, coś bym tutaj wymyślił. Pierwsza rzecz, to jak widzieliście już w sumie od początku filmu, no to mam ten
to urządzenie do posuwania materiału. Ja bym bardzo chciał, żeby gdzieś tutaj było miejsce na to, bo czasem jest tak, że gdzieś położę i później nie wiadomo gdzie. Fajnie by było, gdyby to było pod ręką. Wiem, że Felder ma te swoje, no nazwijmy to, obudowy, gdzie jest to miejsce. Akurat w tym modelu tego nie ma. Może do przeżycia, bo wystarczyłoby pewnie tutaj jakiś magnes neodymowy, który to zawsze i można by było tutaj to przykleić. Można by było, ale ja jestem leniem okrutnym i robię to już 2 lata i jeszcze jak do tej pory tego nie zrobiłem. Na plus można pochwalić to ten właśnie przyrząd, który był nawet oryginalnie, bo to jest oryginalne, tutaj gdzieś jest taki uszkodzony delikatnie. Ale to wina Mikołaja. Przepraszam. Właśnie nagrywam film i mówię, że zepsułeś mi ten żółty do posuwania przyrząd. Przeproś. A co ty chciałeś posuwać? Jesteś na wizji. Aha, to pozdrawiam wszystkich widzów i mamę. No to dobrze, ale nie przeprosiłeś jeszcze. Ale po to jest ten przyrząd przecież. Proszę? Po to jest ten przyrząd. Żebyś go zepsuł. Nie, żeby chronił palce. No w sumie racja. Dobra, masz rację. Dobra, słuchaj, za chwilę do ciebie odzwonię. Dobrze, pozdrawiam widzów. Cześć. No, więc tak. Ale oprócz tego, no tak jak mówię, no to jest ta jedna rzecz, czyli to miejsce na właśnie, kurde, zapominam jak się to nazywa, posuwacz. Niech to będzie posuwacz. A jest jeszcze druga rzecz, która, no, masakra. Masakra. Oczywiście to jest coś, co można sobie z tym jakoś poradzić tutaj, a w ogóle wam pokażę, żeby nie było, że... O, tutaj jak odsuniecie sobie stół formatowy, to tutaj jest narzędziownia. Macie pod ręką wszystkie potrzebne narzędzia, klucze potrzebne do choćby nawet wymiany tarczy. Między innymi macie taki bardzo fajny klucz. Problem z tym kluczem jest taki, że jest on wykonany z plasteliny i tutaj już się to masakrycznie obrobiło. To znaczy, to też jest skutek tego, że wymienialiśmy tarczę już 1 000 000 razy i może się okazać, że to jest normalne zużycie tego przedmiotu. Jednakowoż teraz mamy tutaj klucz, po prostu drugi, który nam służy do odkręcania klina, bo właśnie tutaj akurat to miejsce, ten klucz był do odkręcania klina. Teraz mamy taki piękny, elegancki i z tego jestem niezadowolony, bo albo to jest ze słabej jakości stali, albo my mamy za dużo siły. Porozmawiamy sobie może teraz jeszcze o pieniążkach. Ile cała taka przyjemność kosztuje, ile taka przyjemność kosztowała. Mam tutaj ściągawkę, bo oczywiście ja bym tego nie pamiętał. A w ogóle nagrywam ten film z tego względu, że zostało mi tam no, 2 lata do spłacenia, z tego względu, że leasing brałem na 5 lat, ale postanowiłem, że sobie wcześniej spłacę tą piłę i szukałem po prostu wszystkich tych dokumentów, ile tak naprawdę mam tam jeszcze dokładnie do spłaty i tak sobie pomyślałem, że właśnie że to jest dobry moment, żeby nagrać coś o tej pile 2 lata po zakupie. Więc tak, zacznijmy od tego, ile ta piła kosztowała pieniążków. Ta piła kosztowała, to mamy Felder. K890S i cena tej piły w salonie dla mnie, w sensie, dlaczego mówię dla mnie? Dla mnie jako dla klienta, który pierwszy raz przyszedł do salonu, czyli takiego nazwijmy z ulicy, to była moja pierwsza rzecz, którą kupowałem u Feldera, więc cena jak no, dla tam byle kogo, nie dla kogoś, kto już kupuje 5., 10. raz,
Przypominam, że wtedy też nie prowadziłem aż tak intensywnie YouTube'a, więc no, nie mogłem liczyć na żadną taryfę ulgową. Zapłaciłem taką cenę, jaką mi zaproponowali, a cena, którą mi zaproponowali, to było 34 300 zł netto. Tyle trzeba było zapłacić, to jest tam 42 tysiące brutto. I teraz, i tak jak mówię wam, ja wziąłem ten leasing, wziąłem tą piłę w leasing. Leasing był około 115, z tego co pamiętam, mam to zapisane, ale no, to było 115, chyba 25%. Co to oznacza? Że musiałem zapłacić ponad cenę wyjściową, dodatkowo 15%. I tam 1,4% przez 5 lat, czyli to wychodzi około 3% rocznie. Była to naprawdę bardzo dobra, fajna oferta. Dalej jest. I ja rozliczam tą piłę w ten sposób, że za pierwszym razem musiałem zapłacić 10% wartości, czyli 3400 powiedzmy 30 zł netto. Na sam koniec wykup mojej piły to jest 1%, czyli 343 zł netto. I mamy od 1 do 60 rat, 5 lat, czyli 60 rat w kwocie 574 zł netto. Tak to wygląda. Oczywiście, gdybyście chcieli jakieś tam inne parametry, skrócić ten okres zamiast 5 lat na 3 lata, na 2 lata, nie ma problemu, wtedy nawet mniej zapłacicie niż te 3% rocznie, z tego względu, że bank szybciej będzie miał te wasze pieniążki i może wam zaproponować lepszą ofertę, jeśli wydłużycie, bo można też wydłużyć jeszcze ten okres, nawet chyba z tego co pamiętam można było do 7 lat, to wtedy automatycznie płacicie mniejszą ratę, ale przez to, że płacicie przez dłużej, to no, trochę więcej zapłacicie. Na tamtą chwilę mi się wydawało, że dla mnie jest optymalne 5 lat. Teraz już widzę, że mogę po prostu sobie pozwolić na to, żeby szybciej skończyć ten leasing. Oczywiście jest taka opcja. Nie ma z tym żadnego problemu. I tutaj może dla osób, które boją się leasingu, nie chcą leasingu, to tak samo można powiedzieć o kredytach, prawda? Są dobre kredyty i złe kredyty. Złe kredyty, kiedy ktoś bierze kredyt na to, żeby kupić prezent na święta albo pojechać na wakacje, zły kredyt, ale jeśli to jest kredyt inwestycyjny, biorę kredyt 100 tysięcy, żeby zarobić 200, spoko, tak? Tylko tutaj potrzebna jest troszeczkę kalkulacja, przede wszystkim kalkulacja i jednak trochę odwagi. Tak samo jest z leasingiem. No, macie biznesplan, że chcecie coś zrobić, nie macie kasy. Każdy na początek nie ma kasy, jak zaczynać, w szczególności jak zaczynacie biznes. Dlatego kalkulujecie, że jeśli będziecie mieć piłę formatową, zarobicie tyle, żeby spłacić tą piłę i żeby ta piła jeszcze na siebie zarobiła. Tak jak w moim wypadku, taka kwota netto. Pamiętajcie, że od tego jeszcze jest podatek dochodowy do odbicia. To po prostu ta piła na siebie zarabia. A na koniec i tak będzie po zakończeniu leasingu, będzie to środek trwały, który można później sprzedać, więc uważam, że leasing jest to dobra forma, jeśli ktoś jest zdecydowany na to, co chce robić. Przypominam jeszcze, że to był moment 2018 rok. I to są ceny z 2018 roku. Teraz mamy 2022. Nie ma tego modelu 890S. Za to jest model K900S. Wydaje mi się, że on ma dość zbliżone parametry do tej mojej piły. I teraz nawet przed nagrywaniem tego filmu byłem
na stronie Feldera. Można tam zrobić coś takiego jak szybka wycena, czyli bez żadnych rabatów, tylko taka automatyczna cena. I wyszło, że taka piła kosztuje 42 tysiące netto, czyli brutto 52 tysiące. Mówię to dla osób, które byłyby zainteresowane, jaka jest tam różnica w cenie po, no w sumie już po 4 latach. I może reasumując, cóż można powiedzieć? To jest piła, ona tnie, ona nic więcej nie robi. Ona jest tylko i wyłącznie do tego przeznaczona, ale to, do czego jest przeznaczona, czyli właśnie do cięcia, robi bardzo dobrze. Tnie równo, tnie tak, jakby była nowa, nic się póki co nie zużyło. Oczywiście są tam jakieś ubytki w blacie formatowym, ale które wynikają z tego, że gdzieś mi zakleszczyło. Chodzi o nie wina piły, tylko wina operatora. Operator był taki, że spowodował takie, nazwijmy to, straty, ale to są naprawdę jakieś tam drobiazgi wynikające z użytkowania takiej piły. I teraz kluczowe pytanie. Czy jestem zadowolony i czy mogę polecić takie rozwiązanie jak piła Felder? Ja jestem zadowolony. Kupiłbym jeszcze raz, gdybym potrzebował. Możliwe, że zainteresowałbym się tym modelem K940S z tego względu, że ma ona regulację kąta pochylenia również elektroniczną. Tutaj mamy zegar, pokrętło zegarowe, które jest bardzo precyzyjne, nie można powiedzieć, ale jeśli na przykład macie takie projekty, że wiele razy musicie zmieniać ten kąt, no to wygodniejsze byłoby używanie po prostu przycisku niż kręcenie korbą, ale no, coś za coś, tak? Wtedy różnica w cenie była dość istotna. Stwierdziłem, że nie jest to potrzebne. Także pewnie bym się zdecydował po prostu na ten troszeczkę wyższy model bądź na serię format. Ale i tak uważam, że ta seria jest naprawdę wystarczająca. Jeśli ktoś sobie zainwestuje w taki sprzęt, to spokojnie dla takiej niedużej stolarni kilkuosobowej, to taka piła to jest piła docelowa, której nie będziecie musieli zmieniać. I to jest właśnie następna informacja. Jeśli nie wygram w Totka i nie ubzdura mi się, że chcę ją wymienić, bo chcę ją wymienić, to uważam, że nie ma sensu wymieniania tej piły i będzie ona ze mną przez na pewno długie lata, z tego względu, że no nie ma tutaj żadnych symptomów zużywania się, przynajmniej na tą chwilę jestem naprawdę z niej zadowolony. I czy to jest piła najlepsza, jaką możecie kupić na rynku? Zdecydowanie nie. Są produkty dużo lepsze, bardziej precyzyjne, dużo lepsze jakościowo. Mówimy tutaj na przykład o piłach Martin, o piłach Attendorf. Zdecydowanie to są lepsze rozwiązania. Problem polega na tym, co zawsze, czyli cenie. I tutaj wziąłem sobie, aż zrobiłem ściągę. Przyjmijmy, nie patrzmy się na tą cenę, bo to jest stara cena, tej ceny już nie ma za tą, za którą kupowałem. Przyjmijmy te 42 tysiące netto. Ciężko znaleźć jakieś informacje w internecie, ile kosztuje na przykład piła Martina, ile kosztuje Attendorf, ale z tego, co udało mi się znaleźć, jest taki na przykład model T60A, 25 tysięcy euro netto. Jest taki model Attendorf F25 i F45 i tutaj musicie wydać około 100, a F45 około 170 tysięcy brutto. I akurat to jest pewna informacja z tego względu, że zasięgnąłem informację u naszego wspólnego kolegi Wojtasa Carpentera, który sam kupował piłę. On się zdecydował akurat na format 4, rozważał również piłę Attendorf i zaśpiewali mu za model F45 170 tysięcy złotych polskich. No, więc to jest właśnie to, że to nie można mówić, że coś jest lepsze od czegoś, bo oczywiście, tak jak wam mówię, są lepsze maszyny, ale 100 czy 170 tysięcy
No nie dałbym za piłę formatową. Za 170 tysięcy można całkiem śmiało na jakimś poziomie wyposażyć sobie stolarnię, niedużą stolarnię, tak żeby mieć wszystkie maszyny, czyli jakąś wyrówniarkę, jakąś strugarkę, frezarkę, piłę formatową, ewentualnie szlifierkę, a tutaj macie tylko i wyłącznie jeden sprzęt. Więc dlaczego Felder? Felder dlatego właśnie, że stosunek jakości do ceny wypadał tutaj najlepiej. Macie różnych producentów, ale jak przeanalizujecie różne parametry, wychodzi na to, że za tą konkretną cenę, za tą ilość pieniędzy, jaką możecie wydać, Felder oferuje Wam najlepszy produkt i dlatego, jak widzicie, dookoła tutaj u mnie są Feldery oraz Hammery, bo no, ja zawsze w ten sposób kalkuluję, co dostaję za jakąś kwotę pieniędzy i tutaj kalkulacja wychodzi najlepiej. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek i jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, proszę również o komentarz i widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!